Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Rusza letni ogród teatralny. Będą po prostu świetne spektakle, z reguły komediowe. Nagrody prezydenta Katowic w dziedzinie sportu. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji Intarg 2017. Międzynarodowe Centrum Kongresowe stały się stolicą innowacji światowej. Ostatni koncert abonamentowy NOSP w tym sezonie artystycznym. I'm very proud being part of NOSP family. Noc świętojańska. 1 lipca rusza letni ogród teatralny Teatru Kores. Jak co roku do Katowic zjadą się najlepsze teatry z Polski i zagranicy. Będzie kilku znakomitych aktorów, będzie Jan Peszek, będzie Ewa Błaszczyk, będzie Jadwiga Jankowska-Cieślak, to takie znane nazwiska, ale też będą po prostu świetne spektakle, z reguły komediowe. Chociaż wzięliśmy również spektakl niekomediowy, czyli Jaskinie z Teatru Studio z Warszawy na podstawie Bergmana, więc trochę trudniejsze, wymagające większego skupienia, ale mam nadzieję, że publiczność to zaakceptuje. Świetne koncerty, wystawy dwie, które się dzieją w naszej galerii i po spektaklu można przyjść i oglądać. No i te spektakle dla dzieci, te dzikie tłumy dzieciaków, które oglądają nie chałtury teatralne zrobione na szybko, żeby zagrać w przedszkolu, tylko pełne spektakle teatralne grane normalnie w teatrach. To jest przeżycie, którego nie mogą doznać w czasie roku, no bo musiałyby jeździć przez pół Polski, żeby do tego teatru trafić. To jest dla tych dzieci piękna inwestycja w ich wrażliwość i inteligencję. Pełny program lotu dostępny jest na stronie letniogródteatralny.pl. 20 czerwca w Domu Kultury Szopienice Giszowiec podczas uroczystej gali prezydent Katowic Marcin Krupa wręczył nagrody najlepszym sportowcom. Zawsze takie dni są przyjemne, kiedy nagradzamy wybitnych sportowców naszego miasta. Bardzo się cieszę z tego pomysłu, bo on już trwa przez 15 lat i to nie ostatnia edycja, więc na przyszłość również będziemy to podtrzymywali. Jest to uhonorowanie tych, którzy ciężką pracą dochodzą do pewnych osiągnięć sportowych, a sport to nie tylko tężyzna fizyczna, sport to przede wszystkim pewna filozofia życia, umiejętność koncentracji, umiejętność działania w zespole. No i wiele można było tutaj wymieniać różnych umiejętności, które się składają na te cnoty właściwego sportowca. W kategorii drużyna najlepszy okazał się hokejowy zespół juniorów Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Naprzód Janów. Doszliśmy do tych finałów Mistrzostw Polski, zajęliśmy tam drugie miejsce, czego chyba mało osób się spodziewało, więc zrobiliśmy taką niespodziankę. Bardzo się cieszymy, że nas doceniono, jest to, no, jakby nie patrzeć, duży sukces Wicemistrzostwo Polski, także cieszymy się bardzo z tym. W kategorii najlepszy sportowiec Katowic nagrody otrzymali lekkoatleci Justyna Święty i Michał Pietrzak, pływak Tomasz Polewka, szpadzistka Martyna Swatowska, judoka Jakub Kubieniec, kajakarki Aleksandra Cader i Ewelina Pilarz oraz szachistka Monika Soćko. 2016 jak najbardziej udany, srebrny medal Mistrzostw Europy w sztafecie 4x400 metrów, 7 miejsce na igrzyskach. To najbardziej cieszy, ale już jutro wyjeżdżam na drużynowe Mistrzostwa Europy, także czas na nowe cele w 2017 roku. Zawsze miło spotkać się w gronie sportowców i ludzi, którzy doceniają sportowców i sport, tak? Także bardzo się cieszę, że tutaj mogę być. Ostatni raz tutaj byłem 4 lata temu, także mam nadzieję, że będę częściej. W kategorii Sportowa Nadzieja Katowic wyróżniono siatkarki plażowe Natalię Ciesielską i Martynę Cholewę, pływaka Oskara Cieśle i biatlonistkę Kamilę Żuk. Na Mistrzostwach Świata udało nam się zająć drugie miejsce. Jesteśmy bardzo z tego zadowolone. Naprawdę, jadąc tam, nie marzyłyśmy nawet o tym. Dla nas to jest bardzo ważne wyróżnienie i razem z Natalią czujemy się docenione. W kategorii trener-działacz sportowy uhonorowano Marcina Frankę, prezesa Silesia Adventure Sport, pomysłodawcę festiwalu slajdów podróżniczych, organizatora cyklicznych imprez rekreacyjnych, m.in. Nightbiking Katowice oraz szkoleniowca pływaków AZS-u AWF Katowice Roberta Wilka. Jest niezwykle, niezwykle, niezwykle miło z tego powodu. Gościem specjalnym uroczystej gali był Maciej Zakościelny, który zaśpiewał dla przybyłych gości. Po koncercie był czas na kuluarowe rozmowy, oczywiście o sporcie. Please meet me.
Dwa dni trwały targi wynalazków i innowacji INTARG w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Podczas wydarzenia prezentowano innowacyjne produkty, technologie i usługi z różnych branż i dziedzin w celu ich transferu do przemysłu. Międzynarodowe Centrum Kongresowe stały się stolicą innowacji światowej. Na targach prezentujemy ponad 170 wynalazków z 16 krajów. I to jest i z Europy, i z Azji, z Ameryki, i z Afryki. Sprawdziliśmy, jakie innowacyjne rozwiązania prezentowali wystawcy w tym roku. Jest to nowoczesne urządzenie do terapii sensorycznej dzieci z cechami autyzmu. Jego zalety to są przede wszystkim oddziaływanie na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe. Dzieci z cechami właśnie autyzmu, tak jak powiedziałam. Wbudowany monitor dotykowy pozwoli na wgranie aplikacji do edukacji dzieci. Wymienne podłogi, maty pozwolą też na bodźce zmysłowe, czyli chodzi o dotyk, stymulacja świetlna, pobudzanie wzroku. To ma za zadanie właśnie ten tunel. Dziecko może tutaj wejść z terapeutą bądź samo przebywać. Mamy rozwiązanie o nazwie TimeMate, to jest system do rejestracji czasu pracy, który automatycznie i sprawiedliwie rejestruje czas pracy. Pracownicy korzystają z takich identyfikatorów, które zakładają i w momencie, kiedy wchodzą na teren firmy, bez odbijania karty, system automatycznie rejestruje czas pracy. W programie targów znalazły się również konferencje, prezentacje i spotkania biznesowe. Dwudziestego 23 czerwca Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Aleksandra Libreicha zagrała ostatni koncert abonamentowy w tym sezonie artystycznym. For two reasons it was very special. It was the final concert of the season and it was Alpen Symphony, my first one. And as I'm coming from the Alps, being Bavarian, and it was a beautiful experience because I felt the orchestra knows this piece already very well. For me it was the first time. Of course, I know this piece for a long time, but I've conducted for the first time. So it was a premiere for me, that's special. And I'm very proud being part of NOSPR family. That's wonderful to be. Koncert transmitowany był online na kanale NOSPR na YouTube, a także na antenie Polskiego Radia, program drugi w audycji Filharmonia Dwójki. Marcin Wyrostek, Miłosz Pocahontas czy Noi Oberschleizen wystąpili na scenie w katowickiej Dolinie Trzech Stawów z okazji Nocy Świętojańskiej. Nasza tradycja słowiańska, bardzo fajny akcent, myślę, w szczególności na początku lata, bo to jest taki dzień zakochanych, taki dzień, w którym można wspólnie spędzić, myślę, bardzo fajny czas. Dolina Trzech Stawów jest bardzo atrakcyjnym miejscem do super spędzania czasu i myślę, że tych atrakcji w Dolinie Trzech Stawów jest bardzo dużo. Między innymi to właśnie te łąki, które służą nie tylko do wypoczynku, ale również do organizacji tego typu przedsięwzięć kulturalnych, z czego się bardzo cieszymy. Przyroda jest do tego, żeby z niej korzystać z pełnym poszanowaniem i dobrze jest, że co jakiś czas odbywają się tutaj ciekawe imprezy kulturalne. Świetnie się bawię. Był świetny koncert Marcina Wyrostka. Bujałam się do tego wyśmienicie. Bardzo nam się podoba. Wyrostek rewelacyjnie śpiewa. Naprawdę wielki talent. Wspaniale, bardzo nam się podoba i dobór repertuaru i artyści. No super. Podczas imprezy Telewizja Polska Katowice świętowała swoje 60-lecie. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Polecamy wakacyjne rolkowisko i skatepark w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zapraszamy na Śląski Festiwal Piwa. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!